Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Gluka w Ciechanowcu to jedna z najdłużej działających placówek kultury w województwie podlaskim. Gromadzenie i prezentacja zbiorów z zakresu historii rolnictwa z terenu Mazowsza i Podlasia to najważniejsza część działalności muzeum. Inicjatywą organizatorów było stworzenie Muzeum Rolnictwa, Muzeum Historii Rolnictwa. Z biegiem czasu ta działalność poszerzyła się. Naszym głównym zadaniem jest, tak jak w każdym muzeum, gromadzenie, konserwowanie i rozpowszechnianie zbiorów muzealnych. Jednak staramy się to zadanie wykonywać w różnoraki sposób. Jednym z ostatnich takich pomysłów już zrealizowanych było otwarcie ekspozycji starej szkoły w miejscowości Winna Chroły. Jest to nasza zamiejscowa placówka, w której znajduje się wystrój typowy właśnie dla szkoły wiejskiej. Muzeum Rolnictwa, położone w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku w dawnej siedzibie rodziny Starzyńskich, współpracuje z wieloma ośrodkami muzealnymi i naukowymi. Szczególnie bliska jest współpraca merytoryczna ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wartość zbiorów jest bardzo duża, bardzo wysoka. W tej chwili w muzeum zgromadzono już około 30 tysięcy eksponatów. Wiele z nich to są perełki wśród tych eksponatów. Tworzenie muzeum wynikało ze szczególnej aktywności mieszkańców Ciechanowca na początku lat 60. ubiegłego wieku. Były to inicjatywy gospodarcze, społeczne, kulturalne. Czyniliśmy starania o odbudowę pałacu zabytkowego w Nowodworach. Ogromne opory były, bo to była ruina. Na ścianach rosły brzuski. Wzięliśmy się do pracy społecznej, zaczęliśmy odgruzowywać, zaczęliśmy te brzuski likwidować. Pytanie powstawało, a co tam będzie? Powiat powiadał ruiny pałacu rozebrać. I jedno pamiętam takie spotkanie z udziałem architekta wojewódzkiego czy dyrektora Biura Planowania Przestrzennego, władz Wydziału Kultury, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, również był wówczas obecny. To odbywało się u mnie w gabinecie Miejskiej Rady Narodowej. Zastanawiali się, co zrobić, a był pan Pawluczuk, który bardzo nas popierał. I miał być protokół podpisany, co z pałacem w Nowodworach zrobić. Dyktando było takie przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. Ruiny pałacu w Nowodworach rozebrać. Ja protokołowałem. Ruiny pałacu w Nowodworach pisałem. Pozostawić w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków. A teraz pan Pawluczuk był wojewódzkim konserwatorem zabytków. No i to się przecisnęło, prawda? Prześliznęło się. Później już nikt nie patrzył na to, co mówili. Podpisali protokół. I tak ten protokół został, który odgrywał nam niezmierną rolę, że już jakiś, prawda, zalążek tej pozytywnej decyzji będzie. No, na co przeznaczyć? Różne były. Były podpowiedzi chyba pana profesora Lorenza z Warszawy, dyrektora Narodowego Muzeum, że tam się powinno znaleźć wasze muzeum. I zdecydowanie już określiliśmy, w jakim celu pójdziemy. No i zamiast rozbiórki ruszyła odbudowa tego pałacu z przeznaczeniem na muzeum i tam te eksponaty znalazły swoje miejsce. W gromadzenie i tworzenie Muzeum Regionalnego zaangażowani byli lekarz Paweł Olszewski i nauczyciel Kazimierz Uszyński. Pozyskiwanie eksponatów wyglądało w ten sposób, że dyrektor Uszyński jeździł na motorze z doktorem Olszewskim po wsiach. Doktor miał autorytet, więc był przyjmowany z całą rewerencją przez swoich pacjentów. Natomiast dyrektor Uszyński zaglądał wszędzie na strychy, do chlewów, do stodu i typował eksponaty. Eksponaty były składane i ludzie, jak jechali na targ, to je przywozili. Pałac, główna siedziba muzeum, odbudowany po zniszczeniach wojennych i przeprowadzonej w 2007 roku rewitalizacji, oddaje całe piękno rezydencji hrabiów starzeńskich. W trzech salach zaprezentowano wyposażenie gabinetu właściciela majątku, jadalni i sypialni. Zachwycają bogato rzeźbione XIX-wieczne meble, obrazy oraz liczne bibeloty.